Maciej Wolny, kłaniam się Państwu i witam w telewizji w Polsce.pl. W naszych gorących pytaniach telewizja TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Ta koncesja wygasa we wrześniu. Tymczasem Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu zajmuje się poselskim projektem nowelizacji ustawy medialnej autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości. I o tym wszystkim, również w kontekście amerykańskim, porozmawiam z moimi Państwa gośćmi, którymi są pan poseł Artur Dziambor z Konfederacji. Panie pośle, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I pan poseł Norbert Kaczmarczyk z Solidarnej Polski. Panie pośle, kłaniam się również, witam. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa, witam pana posła. Ja przed momentem krótko przysłuchiwałem się temu, co dzieje się na tej sejmowej komisji zajmującej się nowelizacją ustawy medialnej i powiem delikatnie, że tam padają dosyć mocne słowa, dosyć ostre słowa z dwóch stron. Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska określiła ten projekt jako bardzo niebezpieczny. Czy panowie się z tym zgodzą, pan poseł Artur Dziambor? No oczywiście jest to projekt bardzo niebezpieczny ze wszech możliwych stron. Po pierwsze, jest to próba zamknięcia ust albo przynajmniej lekkiego zakneblowania stacji telewizyjnej, która jest postrzegana jako opozycyjna do obecnego rządu. I tutaj niezależnie od tego, co myślimy o jakości czy o linii politycznej tej stacji, no trzeba sobie jasno powiedzieć, że największym chyba problemem dla nas, no tam pomijając już to, czy my ten TVN lubimy, czy go nie lubimy, największym problemem dla nas będzie, jeżeli ta ustawa wejdzie, jeżeli rzeczywiście Amerykanie będą musieli pozbyć się większościowych udziałów w samej kwestii własności stacji TVN, to my wysyłamy sygnał, znaczy nie my, tylko PiS, bo ja się nie będę pod tym podpisywał, będę się od tego odcinał. Prawo i Sprawiedliwość wysyła sygnał w świat, że u nas jest już tak samo źle jak na Węgrzech czy na Białorusi, że partia rządząca wstrzyknięciem palców zamyka stację telewizyjną, która jest kojarzona z opozycją. Czegoś takiego nie ma w cywilizowanym świecie. Coś takiego się nie dzieje. I mówię, pomijając wszystkie inne kwestie, bo moglibyśmy dosyć długo tutaj rozmawiać o wolności mediów na przykład i o tym, jakie linie programowe i polityczne mają różne stacje telewizyjne, no to jednak ja nie chciałbym, żeby Polska na świecie funkcjonowała jako reżim, który walczy z opozycją takimi metodami. Panie pośle, czy to takie pstryknięcie palców, to ja bym nie powiedział, biorąc pod uwagę to, co właśnie wokół tej sprawy się dzieje, wokół ustawy medialnej, wokół koncesji dla TVN-u. Jak pan poseł Norbert Kaczmarczyk ocenia właśnie całe zamieszanie w związku z ustawą medialną, nowelizacją w sprawie tej ustawy, tymi ocenami z jednej strony ze strony posłów opozycji, z drugiej strony posłów Zjednoczonej Prawicy, jak też Solidarna Polska i pan poseł do tego wszystkiego podchodzicie? Panie redaktorze, ja próbowałem się nad tym tak dosyć głęboko zastanowić przez ostatnie dni. Zastanowić przede wszystkim nad tym, dlaczego Polska nie może robić na ostro, mówiąc tak młodzieżowo, tych wszystkich reform. Dlaczego jest z tym taki problem? Dlaczego jest taki krzyk z drugiej strony? Okazuje się, że po prostu nasz moment historyczny jest taki, że pewne rzeczy zostały uwarunkowane i żeby je zmienić, pewne osoby muszą odejść, a jeżeli te osoby mają odejść, jeżeli ma się coś zmienić, to oczywiście te osoby będą protestować. Taka sytuacja jest w wymiarze sprawiedliwości, taka sytuacja jest z wolnością słowa na uczelniach, taka sytuacja jest związana również z rynkiem medialnym, bo przecież nie oszukujmy się, rynek medialny w Polsce jest skoncentrowany wokół zagranicznego kapitału. I żaden kraj tak naprawdę europejski sobie na to nie pozwala, nie pozwolił, ale to dzieje się już latami. My jesteśmy w takim momencie, w którym chcemy na ostro przywrócić suwerenność państwową, medialną w sądownictwie, na uczelniach, aby każdy miał możliwość swobodnej wypowiedzi i aby ten rynek pracował dla naszego państwa. To nie jest takie proste, dlatego też ja rozumiem argumenty drugiej strony, bo to może źle wyglądać na zewnątrz. Z drugiej strony stoimy przed taką wielką odpowiedzialnością, by rzeczywiście to zrobić, a nie pozwalać sobie na to, by media zagraniczne w Polsce dyktowały nam dyskurs polityczny, by te media w jakiś sposób wpływały na opinię Polaków, by te media szykanowały prawicowe ugrupowania, by atakowały Marsze Niepodległości tylko dlatego, żeby wmówić Polakom,
Polakom, że jesteśmy grupą faszystów i trzeba z nami walczyć. Te media dezinformują nas również historycznie. To mi się nie podoba. Natomiast rozumiem też argumenty z drugiej strony, dlatego pozwoliłem sobie na ten ciekawy, może z punktu widzenia politologicznego, wywód, bo nie jest to takie proste. Dlatego też są głosy ze strony Zjednoczonej Prawicy, które się tego obawiają. Wiemy również, jaki głos ma Porozumienie Jarosława Gowina. To na pewno nie będzie proste, ale trzeba to zrobić. Pytanie, czy uda się to zrobić w ten sposób, czy trzeba to robić inaczej. Na pewno ta dyskusja i propozycje również posłów, takich posłów jak również pan poseł Artur Dziambor, który jest patriotą, konserwatystą, który jest osobą, która na pewno liczyłby na zmiany na rynku medialnym, ale pytanie, czy w ten sposób. Ta dyskusja również może się przyczynić do tego, by poprawić sytuację. Czy uda się w ten sposób? Zobaczymy. Natomiast liczymy większość. Pytanie, czy ta większość zbuduje się w Sejmie, czy uda się spowodować, że większość sejmowa zagłosuje za ustawą. Ja myślę, że jeśli zagłosuje za ustawą, to trochę w innym kształcie, no ale to już jest też temat na kolejne być może 15 minut naszej rozmowy. Ja chcę zapytać o inną sprawę, czy ta kwestia koncesji dla telewizji TVN24, ustawy medialnej, czy te kwestie kładą się cieniem w relacjach Polski ze Stanami Zjednoczonymi, a jeżeli tak, to o czym to świadczy w kontekście tych relacji, pan poseł Artur Dziambor? Na początek chciałbym podziękować za bardzo miłe słowa panu posłowi. Jest mi bardzo miło. Jeszcze zanim przejdę do tej kwestii Stanów Zjednoczonych, to chciałem powiedzieć jedną rzecz. Pamiętam wiele lat temu Gazeta Wyborcza, która, przypomnę, ma 100% polski kapitał, zrobiła taką mapę brunatnej Polski. I na tej mapie brunatnej Polski na Pomorzu ja znalazłem się jako przywódca tejże. Ja wtedy byłem dość młodym jeszcze, bo tam zaledwie 30-letnim, wiceprezesem partii Korwin-Mikke, która się wtedy nazywała Nowa Prawica. I w odwecie za to, że zrobili ze mnie faszystę w Gazecie Wyborczej, ja nagrałem filmik na YouTubie, gdzie mówię, co ja sądzę o takim dziennikarstwie, po prostu podarłem tę gazetę, powiedziałem, że tylko do tego się nadaje. Ten filmik dalej na YouTubie jest. Można go sobie zobaczyć, ale nigdy bym nie pomyślał o tym, że za takie kłamstwo, za takie chamstwo ze strony redakcji należy tę redakcję zamknąć. I że tak samo też nie sądzę, że zamknąć należy Tygodnik Nie, z którym się programowo nie zgadzam. Nie sądzę, że należy zamknąć, nie wiem, Gazetę Polską, tak samo TVP Info czy TVN właśnie, z którym z oczywistych względów ani z jedną, ani z drugą stacją, jak się przejdzie przez linie programowe, nie zgadzam się, tak? Po prostu jest tak, że dyskusja polityczna tak wygląda. Dziennikarze w tym momencie, w bardzo dużym stopniu przynajmniej, stali się parapolitykami. A jak ocenia pan poseł w takim razie akcję posłów Platformy Obywatelskiej, polityków związanych z Platformą Obywatelską, którzy zbierają podpisy za zamknięciem TVP Info? Skrajnie negatywnie. To jest infantylna, głupia akcja po prostu. TVP Info nigdy nie powinno być zlikwidowane. Wartość rynkowa TVP Info jest ogromna. Wartość rynkowa jest tak duża, że można się zastanowić nad jej sprzedażą. Zresztą ja jestem ze środowiska, które uważa, że telewizja polska powinna być w pewnym momencie sprzedana na prywatnym rynku. Natomiast absolutnie nie powinna być likwidowana, ponieważ ona ma stałą bazę widzów ogromną. Tylko problem polega na tym, że w tej stacji za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości na stanowisku prezesa zasiadł polityk, który zajmował się propagandą w najobrzydliwszym stylu za czasów swojej kariery politycznej, a teraz zajmuje się propagandą w jeszcze obrzydliwszym stylu za czasów swojego prezesowania w Telewizji Polskiej. I to jest kłopot. Natomiast pośle, absolutnie tymi... nigdy w życiu bym się nie podpisał pod tym głupim wnioskiem Platformy Obywatelskiej. Co z tymi Stanami Zjednoczonymi? Co z tymi Stanami Zjednoczonymi i relacjami właśnie Polski i USA w kontekście ustawy medialnej i koncesji dla telewizji TVN24? I teraz najważniejsze. Rzeczywiście jest tak, że tego typu uderzenie w TVN będzie postrzegane bardzo źle w Stanach Zjednoczonych. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o naszą przyjaźń, ponieważ to też trzeba brać pod uwagę. My dotychczas, właściwie Prawo i Sprawiedliwość, no bo znowuż jestem w opozycji, ale Prawo i Sprawiedliwość uprawiało politykę przyjaźni ze Stanami Zjednoczonymi. Ta przyjaźń się zakończy po tego typu zagraniu. A oczywiście jest to powiązane też i z Nord Stream 2, gdzie tutaj ja mam ogromne pretensje do Joe Bidena i do jego administracji. Możemy o tym też kiedyś porozmawiać.
Ta sytuacja jest powiązana też z tym, że jeszcze jest kwestia, kto będzie nowym ambasadorem i jak ten ambasador będzie rzeczywiście funkcjonował w polskiej polityce, bo pani Mosbacher pozwalała sobie czasem dyktować wręcz rządowi, co ma zrobić, bo Stany Zjednoczone sobie tak wyobrażają. Na te rzeczy nie możemy pozwolić, ale z drugiej strony wojny ze Stanami nie potrzebujemy, bo my bardzo mało przyjaciół mamy. Stany Zjednoczone wiedzą, jak dbać o swoje interesy, no i właśnie oczywiście. Te interesy to jest ta główna podstawa również w tej sprawie. Doradca szefa dyplomacji Stanów Zjednoczonych, pan Derek Chollet, odbył trzydniową wizytę w Warszawie i w trakcie udzielił wywiadu Rzeczpospolitej. Stwierdził tam, że brak koncesji dla TVN-u będzie miało swoje skutki dla przyszłych amerykańskich inwestycji. Teraz pytanie do pana posła Norberta Kaczmarczyka. Albo koncesja dla TVN-u, albo możemy się pożegnać z biznesem ze Stanami Zjednoczonymi? Panie redaktorze, jeżeli jesteśmy w trudnym momencie historycznym, jeżeli chodzi o wiele reform, tak uważam, że jesteśmy bardzo też w specyficznym momencie, jeżeli chodzi o polską historię, jeżeli chodzi o w ogóle nasze położenie polityczne, bo tak naprawdę budowaliśmy relacje z nie tyle ze Stanami, co z prezydentem, który był prezydentem, który doceniał nasze działania niepodległościowe, który doceniał nasze postaci historyczne, który doceniał w ogóle naszą historię, czyli mówimy o Donaldzie Trumpie. I skupiliśmy się na współpracy z politykiem, który rzeczywiście, gdyby kontynuował swoją prezydenturę, gdyby wygrał wybory, na pewno ta przyjaźń polsko-amerykańska byłaby cały czas dużo głębsza, byłaby współpraca gospodarcza, byłaby cały czas gdzieś rozwijana ta linia Polska-USA. Natomiast mamy inną postać. Mamy prezydenta, który rozbija Unię Europejską. Joe Biden, tak naprawdę błogosławiąc Nord Stream 2, wpisuje się w ten trójkąt Rosja, Niemcy, Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o współpracę. Ta współpraca doprowadza do osłabienia pozycji Unii Europejskiej, chociażby w kontekście takich państw i pomocy takim państw jak Ukraina czy Białoruś. Ostatnio mówiliśmy o reakcjach. No to polski parlament zareagował. Uchwała przygotowana przez Solidarną Polskę. Parlamentarzyści prawie w komplecie zagłosowali za tą uchwałą, aby przywołać Niemcy w pewien sposób do porządku, aby nie robili interesów z Rosjanami ponad głowami państw narodowych w Unii Europejskiej, aby ta konsolidacja, współpraca odbywała się w poszanowaniu poglądów, poszanowaniu rządów narodowych i żeby ta współpraca była opłacalna dla wszystkich. Niestety Joe Biden rozbijał Unię Europejską, prawdopodobnie również z tych przyczyn, z których strofuje nas, jeżeli chodzi o ustawę medialną. Po prostu robi interesy. Dla niego interesy z Niemcami czy Rosjanami w tym momencie są ważniejsze niż interesy z Polakami. To jest dla mnie przykre. To nie pokazuje, panie pośle, że to, co my budowaliśmy, co budowała polska dyplomacja przez te wszystkie lata w kontekście relacji ze Stanami Zjednoczonymi, ma bardzo wątłą wartość, no patrząc na to, co dzieje się teraz? Panie redaktorze, to pokazuje jedną rzecz. My też się uczymy tej polityki. To pokazuje jedną rzecz, że trzeba robić interesy tak mocne, aby personalia nie wpływały na rozwój tych interesów. Jeżeli interesy tutaj wpływają na personalia, czyli mamy nową osobę i nagle stosunki się ochładzają, to znaczy, że interesy są za słabe. Uważam, że najmocniejsze interesy robi się z sąsiadami. Z każdym sąsiadem najmocniejsze interesy powodują, że jesteśmy silni gospodarczo, więc powinniśmy się skupiać na swojej podmiotowości w Unii Europejskiej, bo ta podmiotowość jest cały czas podważana. Powinniśmy się skupiać na państwach słabszych, czyli bloku wschodniego, z którymi moglibyśmy współpracować. Powinniśmy wyprowadzić mądrze politykę historyczną na prostą, aby nie zarzucano nam cały czas konfliktów ze wschodem, z Ukrainą, Białorusią, z Rosją. Tutaj chodzi o jak to wszystko zrobić, bo ja mam wrażenie, że w ostatnim czasie z każdej strony w kontekście dyplomatycznym dostajemy jakieś ciosy. Pan poseł Artur... Panie redaktorze, i dlatego to jest bardzo poważny problem geopolityczny. Jeżeli my z każdej strony dostajemy uderzenie, trzeba się mocno zastanowić, kto za tym stoi, dlaczego poważny polityk z Brukseli wraca do Polski, żeby robić politykę. Czy to jest pan jego kaprys, Artur czy być Dziambor... może to jest wysłannictwo i zrobienie jakiegoś Panie potężnego pośle, projektu politycznego. Pan poseł Artur Dziambor, jak patrzy na to, że również prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, osobiście obserwuje to, co dzieje się w kontekście koncesji dla telewizji TVN24, czy jeżeli Joe Biden obserwuje, to Polska będzie musiała się wycofać z ustawy medialnej?
No, to nie jest tak, że my się Joe Bidena w jakiś sposób tutaj boimy. Natomiast rzeczywiście pan poseł Kaczmarczyk ma rację. Nasze interesy powinny być tak mocne, że personalia na nie nie będą wpływały. Natomiast polityka przyjaźni to jest polityka wadliwa. Zawsze my staliśmy na straży poglądu, że państwa nie mają przyjaciół, tylko interesy. I tutaj się zgadzam z panem posłem, że rzeczywiście te interesy powinniśmy jakoś mocno zapisywać, żeby one na nas nie wpływały. Pocieszę tylko pana posła. Ja trochę się, powiedzmy, że pasjonuję amerykańską polityką, staram się wiedzieć. Donald Trump w tym momencie buduje sobie zaplecze do tego, żeby wrócić na fotel prezydencki po następnych wyborach, więc może do tych lepszych interesów wrócimy za 3 lata. Czyli być może Polska będzie musiała przeczekać kilka lat, ale zobaczymy, jak to wszystko, panowie, się potoczy. Pan poseł Artur Dziambor z Konfederacji, pan poseł Norbert Kaczmarczyk z Solidarnej Polski byli moimi i państwa gośćmi w tej części programu, ale będą również za moment ponownie na antenie telewizji w Polsce.pl, tylko tym razem kolejny temat się pojawi. Zapraszam państwa do pozostania z nami.